witam w nowym odcinku. Zabiorę Was na taką troszkę dłuższą przejażdżkę. Jak miał być long run, to teraz będzie po prostu longer bike. Jedziemy na takie jeziorko. Na pewno będzie pięknie, na pewno będzie ciekawie. Chodźcie ze mną. Zamontowałem sobie dzisiaj lepszy sprzęt, żeby kręcić jakieś ciekawe ujęcia. Biorę też ze sobą mikrofon krawatowy. Nie wiem, jak on się sprawdzi podczas jazdy, podczas jak będzie wiatr wiał, czy nie będzie mi się go zwiewało. Jeśli będzie go zwiewało, to po prostu go już więcej nie będę stosował, będę musiał coś innego wymyśleć, żeby dźwięk był lepszy. A dzięki temu, co zamontowałem tutaj na kierownicy, to mam nadzieję, że jakość będzie o wiele lepsza, nie będzie trząsło, nie będzie jakiegoś tam ruszania. A docelowo jeszcze będę chciał, a właśnie, kasku zapomniałem, gdzie ja idę bez kasku. Docelowo będę chciał jeszcze na kasku zamontować sobie kamerkę, tak żeby z dwóch kamerek dawać, z jednej tej, z jednej z kasku, tak żeby podczas obracania głową też można było pokazywać boczną perspektywę. Ok, wracam po kask, wsiadam do windy i lecimy na wycieczkę. Wybieramy sobie kurs i jazda. Czy chcesz nawigować? Chcę nawigować. No to lecimy. 33 km dzisiaj. Tutaj pogoda cały rok, prawie że cały rok, jest jak w najcieplejszy dzień wakacji w Polsce. Także sezon rowerowy można powiedzieć, że będzie trwał 12 miesięcy. No wiadomo, wykluczam porę deszczową, bo w porę deszczową są sytuacje, są takie momenty, że potrafi padać. W tym roku akurat, co mnie pierwszy raz w życiu spotkało, padało dzień, noc, dzień, noc, dzień, noc. Także czegoś takiego jeszcze nie widziałem. No i tu będzie spokojniej. Zapomniałem telefonu. Przygotowałem sobie telefon, baterię drugą do GoPro i zapomniałem jednego i drugiego. Ale patrzcie, jaki tutaj widoczek piękny. Zapomniałem jednego i drugiego, więc muszę oszczędzać baterię, a jak mi koło padnie, to po prostu muszę stopa łapać. Nie wiem, jak to będzie widać, ale te latarnie piękne z chińskimi smokami. No, wyglądają super. No i już jestem na takiej bocznej drodze. Udało się zjechać z tej głównej. Tu już ruchu nie będzie. Tu już jest taka piękna wieś tajska. Możecie podziwiać po lewej, po prawej tę roślinność. No wygląda to pięknie. Zatrzymam się, żeby pokazać Wam. To jest to właśnie jeziorko. Ja dzisiaj tylko, patrzcie tam z tyłu, jakie piękne w ogóle góry. Tam też musi być ciekawie, kolarsko. Ja dzisiaj tylko objadę to jeziorko dookoła i wracam do siebie. No ale jest pięknie. Krajobraz, zieleń, błękit nieba. Cudownie. Tematem przewodnim dzisiejszego odcinka, który chciałbym poruszyć, jest pasja, którą uważam, że każdy powinien mieć. I co więcej, każdy powinien mieć swoją pasję. Pasja kopiowana, bo ktoś coś robi, to i ja to będę robił, bo to jest fajne, to jest popularne, jest do dupy, bo nie jest nasza. Pasja powinna być czymś, co daje nam szczęście, daje nam radość, pomaga nam zapomnieć o problemach dnia codziennego, daje nam taką odskocznię od rzeczywistości. Każda osoba, która posiada taką szczerą, prawdziwą swoją pasję, jest osobą szczęśliwą i dzięki temu tej osoby życie wygląda o wiele łatwiej, o wiele lepiej. Ponieważ jeśli nawet pojawiają się jakieś problemy, to ma tą możliwość, żeby... Ma tą odskocznię, o której powiedziałem
w postaci swojej pasji, gdzie zawsze w momentach jakichś cięższych w życiu może się jej oddać i może o tych problemach na chwilę zapomnieć. No i też trzeba się zastanowić nad tym, co tak naprawdę mamy do stracenia. Mamy do wyboru dwie ścieżki. Albo siedzieć dalej na kanapie, nic nie robić, albo oddać się temu, co sprawia nam przyjemność i stawać się w tym coraz lepszym. Może kiedyś pozwoli nam to nawet na tym zarobić pieniądze, więc już połączymy dwie takie najfajniejsze rzeczy, czyli miłość do czegoś i zarabianie na tym. No i ale wrócę. Mamy dwie opcje. Albo siedzieć na kanapie, albo coś robić, wstać z tej kanapy i coś robić, rozwijać się w życiu. No i słuchajcie, i teraz tak o, nawet jak będzie niepowodzenie, nawet jak nam się nie uda w tym, co postanowimy robić, to i tak ten czas minie, więc za miesiąc, pół roku, rok czasu tak naprawdę będziemy w tym samym miejscu, bo jeśli byśmy nic nie zrobili, to dalej byśmy byli na tej kanapie, a jeśli coś zrobiliśmy, to albo wtedy mamy dwie opcje, albo mamy sukces, więc jest petarda, poświęcony czas skutkował tym, że odnieśliśmy sukces, albo odnieśliśmy porażkę. I tak naprawdę nic się nie dzieje, bo jesteśmy w tym samym miejscu, w którym bylibyśmy, gdybyśmy nie ruszyli tego tyłka z kanapy. Także polecam każdemu znaleźć przestrzeń życia i znaleźć coś, co będzie dawało wam chociaż najmniejszą, ale jakąś radość w życiu i robienie tego nie dlatego, że to się komuś może spodobać, robienie to nie dlatego, że to jest popularne, tylko robienie to dlatego, że tak podpowiada wam serce, że sprawia wam to przyjemność. Mam nadzieję, że chociaż jedną osobę z was moje odcinki, moje przemyślenia podbudują i zmotywują do tego, żeby zacząć coś ciekawego w życiu robić. No i to by było tyle w tej części. Nie nagrałem kauczukowców, bo mi bateria padała, a trzeba było kawałek podjechać, więc następnym razem nagram. Zapraszam do kolejnej części. Druga część odcinka będzie rozpoczęta w restauracji. Przyjechaliśmy coś zjeść. Później pojedziemy już na plażę Rawai, na której nas jeszcze nie było, żeby wam ją pokazać. A ja bym chciał tylko dokończyć myśl, którą zacząłem na rowerze odnośnie pasji. Więc chciałbym powiedzieć tak, no w życiu jest ważne, żeby mieć jakąkolwiek pasję, oddać się jej w całości, żyć tą pasją. W moim przypadku takie wyjście na rower nie jest tylko chęcią pojeżdżenia sobie na rowerze, czy tam podelektowania się otaczającym mnie krajobrazem, czy tam zapachami, które się w lesie odczuwa. W moim przypadku wyjście na rower jest bardziej uporządkowaniem sobie myśli, odcięciem się od rzeczywistości, uporządkowania sobie problemów w głowie, na realizowaniu się poprzez moje pasje odpoczywa moja psychika. Nie męczę się fizycznie, znaczy może wiadomo, że się męczę fizycznie, ale bardziej zależy mi na tym, żeby moja psychika odpoczywała i to właśnie czerpię z czy to biegania, czy to z roweru, czy to z pływania, czy to z innych pasji, które w życiu sprawiają mi przyjemność. A jeśli będzie wam to sprawiało radość, to poprawi to wasze zdrowie psychiczne. Przestaniecie się porównywać z innymi, przestaniecie żyć życiami innych ludzi, a zaczniecie żyć swoim życiem, swoim nowym, szczęśliwym, wspaniałym życiem. Okej, to tyle, jeśli chodzi o dokończenie tej mojej myśli z roweru. Napiszcie w komentarzu, jakie są wasze pasje, co wam sprawia radość. Będzie nam bardzo miło przeczytać, co interesuje i co daje szczęście osobom, które nas oglądają. Zabieram się do jedzenia, wam i stygnie. Do zobaczenia na plaży. Witamy w Rawai!
To jest nadzwyczajny kot, on po prostu potrafi rozmawiać. Wiecie, niektórzy wiedzą, niektórzy nie, ale moją pasją jest surfing. Pierwszy raz surfingu spróbowałam w Hiszpanii i po prostu powiedziałam tatę: tata, chciałabym spróbować surfingu. Tata zapisał mnie na zajęcia z trenerem z Polski i od tamtego czasu surfing zaczął być moją pasją. Uwielbiam to robić. Pomimo tego, że mam teraz dużą przerwę, ale naprawdę, naprawdę to jest mega, mega, mega jakby relaksujący sport dla mnie. Możecie spróbować. Ja na przykład na fali, gdy jestem, to czuję się, jakbym latała, jakby nie było żadnych problemów i w ogóle. Nie wiem, czy dla was tak będzie. Możecie spróbować, naprawdę polecam. I mam nadzieję, że dla was też będzie pasja i że zarażę was tym sportem. Nawiązując do tematu odcinka, powiem wam o mojej pasji. I moje pasje to jest koszykówka i MMA. Po prostu czuję się w tym sobą. Sprawia mi to przyjemność. Nie potrzebuję być zmuszana. Czuję się wolna. Czuję się szczęśliwa i po prostu kocham to. Kocham to i kocham moje życie, kiedy to robię. Mam nadzieję, że każdy z was sobie znajdzie jakąś pasję i że też każdy z was sobie zbuduje tą radość. Nie każdy z was wie, ale moją największą pasją jest bieganie. To ono mi daje taką motywację do dalszego działania, a że jestem osobą, która ma ADHD i kiedy moje nóżki zaczynają już dreptać, to zakładam buty i biegnę przed siebie. Lubię spędzać czas na świeżym powietrzu, a jak już jestem na tym świeżym powietrzu i biegnę, to biegnę razem z moją przyjaciółką, słuchajcie. A tą przyjaciółką jest natura, która daje mi siłę i radość, a przede wszystkim taki wewnętrzny spokój, którego zawsze mi brakowało. I powiem wam jedno. Ci, którzy nie próbowali jeszcze biegania, spróbujcie. Zacznijcie od małych dystansów, a sami się przekonacie. Ja was teraz serdecznie pozdrawiam z tego miejsca i życzę cudownego dnia i dużo uśmiechu. No to dzisiejszy odcinek kończymy w takim naszym nowym miejscu. My dzisiaj tutaj spędzamy noc. W samochodzie mamy kocyki, poduszeczki. W jutrzejszym odcinku zdamy wam relację, jak tu się spało, jak tu było. Nie no, żartuję, nie będziemy tu spali. Kończymy dzisiejszy odcinek, kończymy ten tydzień. Wracamy już jutro z nowym odcinkiem. Zapraszamy do oglądania poprzednich odcinków, zapraszamy do oglądania przyszłych odcinków. Zapraszamy do subskrypcji, dzwoneczkiem i łapce w górze. Mamy nadzieję, że wam się ten odcinek podobał. Pozdrawiamy was i do zobaczenia w następnym odcinku. Serwus! Siemo!